Cześć, witajcie, ja jestem Rotan i witam was wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale, tym razem w towarzystwie mojej wspaniałej dziewczyny Natalii, której dawno tutaj nie było, ale dziś będziemy robić First Sentence Challenge, więc jej obecność jest tym razem obowiązkowa. Natalię możecie kojarzyć z jej bookstagramowego profilu Booksnagi. Ładnie podlinkujesz link pod spodem, oczywiście, tak? Że tak. I jeśli ktoś nie wie, na czym polega First Sentence Challenge, to wybraliśmy sobie książki, te, które druga osoba czytała, i będziemy czytać jej trzy pierwsze zdania. To znaczy, jeśli uda się Natalii odgadnąć książkę, którą dla niej wybrałem, po pierwszym zdaniu, to dostaje 3 punkty, po drugim 2 punkty, w sensie po 3 zdaniach 1 punkt, i może taka dodatkowa zasada, bo będziemy się starać jakby cenzurować imiona, jakieś takie lokacje, które mogłyby zdradzić książkę od razu. Natomiast jeśli po 3 zdaniach nadal nie będziesz, któreś z nas nie będzie wiedziało, to proponuję, żeby za 0,5 punkta odcenzurować te rzeczy i przeczytać już w pełni. Okej, ale ja i tak jestem bardzo słaba w tym, bo ja nie pamiętam imion, miejsc i zdań. Dobrze, ale no, może się uda. Będę najgorszą osobą w tej grze. Czy chcesz zacząć, czy ja mam zacząć? Ja chcę zacząć. Dobra. Bo może jak ci pójdzie pierwsza książka źle, to będzie mi później lżej na sercu. Spoko. I ogólnie, nie wiem czy powiedziałeś, są to 3 pierwsze zdania rozdziału. Wszystko przed rozdziałem pomijamy. Tak, jakieś prologi, tego typu rzeczy. Chociaż ja chyba jeden prolog tutaj mam, ale on jest bardzo istotny. Ale jeżeli jest charakterystyczny, to spoko. Okej, okay. Gotowy? Mhm. Godziny pracy były kiepskie, napiwki jeszcze gorsze, a większość moich współpracowników pozostawiała wiele do życzenia. No nie, to jest jakieś... To nie jest fantastyka. Nie brałam fantastyki. W ogóle? Jest kilka fantastyki, książek z fantastyki, ale starałam się brać inne. Najgorzej. Bo wiedziałam, że fantastykę zgadniesz od razu i nie chciałam, żeby było, że ja jestem okropna w tym, a ty od razu wiesz wszystko. Dobra. Jeszcze raz mi przeczytaj to zdanie. Godziny pracy były kiepskie, napiwki jeszcze gorsze, a większość moich współpracowników pozostawiała wiele do życzenia. Okej. Nie mam pojęcia, dawaj następne. Okej, tutaj zranie, bo jest nie po polsku napisane. Okej. Ale quest la vie, que sera sera. Okej, c'est la vie, que sera sera. Takie życie... Nie pamiętam, co to tam dalej. Czyli to jest... to może być albo jakaś taka postać, która jest dwunarodowościowa, albo po prostu takie to jest wrzucone. Kurczę, bar, napiwki... Nic mi to nie mówi. To jest książka, którą na pewno czytałem. Na 100%. Dobra. No to nie, muszę prosić o trzecie, bo nie mam pojęcia. Każdy inny banał w dowolnym języku sprawdziłby się tutaj równie dobrze. Fuck, czyli tego się obawiałem. Ale kojarzę, w sensie kojarzę to trzecie zdanie, ostatnie. Mhm. Tylko z czego? I tu nawet nie ma pewnie czego odcenzurowywać, nie? Tutaj... Nie cenzurowałam nic. Cholercia. Nie. Jestem zadowolona, że cię zagięłam w pierwszym. No bo to jest bardzo nietypowe. Bar, ja nie kojarzę takich rzeczy. Myślałem, że będzie fantastka. Wiem, dlatego wyszłam ci naprzeciw. To nie jest wychodzenie naprzeciw. To jest wychodzenie na przekór. To prawda. No ale dobra, to ja też nie będę tutaj w takim razie ograniczał tamte nie, trudniejsze. Nie, dawaj mi fory. Nie wiem, to może spróbuję coś zgadnąć, żeby nie było, że się od razu poddam, ale no jest ciężko. Pomyślmy, czy to będzie... Bo to brzmi młodzieżówkowo. Mm-hmm. To jest jakaś młodzieżówka. Jeśli jutra ma nie być? Nie. Dobra, bo to się chyba inaczej zaczynało. Wiem. Mm-hmm. The Natural z Genialne Umysły. To prawda. Za późno. Za późno to do mnie przyszło. Wzięłam to specjalnie, bo nic nie sugeruje. A niedawno czytałem. Nie no, faktycznie, w sensie sugeruje to, że ona na początku pracuje w barze. To prawda. Dobra, to teraz ja.
Ja tu nawet nie muszę imienia cenzurować, bo jest tak common, że myślę, że się nie domyślisz. Lili biegła korytarzem, jej lampka zgasła. Nie mam bladego pojęcia, szczerze mówiąc, Lili. To nie to jest jakieś w ogóle nie imię bohaterki, tylko... Nie, to chyba jest imię bohaterki, z tego co pamiętam. Dobra, tylko że ja nie pamiętam imion bohaterów. No zresztą to jest takie popularne Dobra, imię. Dobra, dawaj dalej. Odrzuciła ją na bok, Oliwa zachlapała malowaną ścianę i elegancki dywan. Jeszcze raz. Lili biegła korytarzem, jej lampka zgasła. Odrzuciła ją na bok, Oliwa zachlapała malowaną ścianę i elegancki dywan. Tutaj masz sugestie odnośnie do settingu, że tak powiem. Elegancki dywan, tak? No i to, że lampa jest oliwna, raczej oliwnych lamp się już w czasach współczesnych nie wykorzystuje. Ja czytałam tę książkę. Tak? Belladonna. Nie. Dawaj dalej. Ostatnie? Mhm. Płyn błyszczał w blasku księżyca. Mogę ci gatunek podpowiedzieć, ale no. Strzelaj najpierw. Nie mam parę... Nie wiem. Asystentka złoczyńcy. Nie. Nie wiem, czy w ogóle wiesz, czy to czytałaś. Na pewno to czytałaś. I ci się podobało. Podobało mi się. Tak. Jest to fantazja. Ale bardzo mi się podobało. To też jest prolog swoją drogą, ale... No właśnie, bo to jest problem. Ale nie, bo to jest istotne. To jest jakby... Na tym prologu się opierają potem całe wydarzenia z książki. Nie wiem. Poddajesz się? To jest bardzo proste. To jest fantastyka najgorsza, bo ja mam odwrotnie niż ty. Ja fantastyki nie ogarniam. Ale tą czytałaś. Nie czytałaś jakoś super dużo, w sensie nie powiedział, że... To jest seria. Teoretycznie jest to pierwszy tom serii, ale... Ale jest... Póki co jest tylko pierwszy tom. Tej serii. To ma być seria. Pokobójczyni. Nie. Nie wiem. Nie wiem, poddaję się. To jest, moja droga, początek rytmatysty. Czy to jest najgorsze, że ja też mam rytmatystę. I ja Ale nie ty czytałam. Masz pierwszy rozdział, czy masz po prostu? Pierwszy rozdział chyba. Bo no ja nie oszukuję jak ja ty. Mam prolog. No otworzyłem, nie przeczytałem, że to jest prolog. Dobra, dawaj teraz ty. Czyli jest 1-0 chyba. Tak, nie. Mam identycznie to, co ty. To było przeczytać sobie wcześniej. Abyś... Dobra. Gotowy? Mhm. W piątek wieczorem byłem zaproszony do kolegi z pracy. To też nie jest fantastyka żadna w takim razie. W piątek wieczorem byłem zaproszony do kolegi z pracy. To już nie brzmi tak młodzieżówkowo. Więc to może nie być młodzieżówka. Ale absolutnie nic mi to nie mówi. Po lśnienie by ci się nie chciało sięgnąć, więc raczej lśnienie nie jest. To jest nie fair, znasz moje słabe strony. Przeczytaj jeszcze raz. W piątek wieczorem byłem zaproszony do kolegi z pracy. Okej. Okay. Czy to będzie horyzont? Nie. Raczej nie, bo on tam nie jest zbyt społeczny. A czy to będzie Małecki jakiś? To jest już podpowiedź, no, to jest pierwsze zdanie dopiero. Strzelam, no dobra, no to niech to będzie, niech to będą ślady. Nie. Czyli to nie będzie raczej Małecki, bo inne się tak nie zaczynają. Tak próbuję się zasugerować. Śniadanie mistrzów Kurt Vonnegut. Nie. To drugie zdanie, poproszę. Przyszło nas około 30, wyłącznie klasa średnia w wieku między 25 a 40 lat. Aha, klasa średnia... Jeszcze raz ci przeczytać, bo no. Trochę... Przyszło nas około 30, wyłącznie klasa średnia w wieku między 25 a 40 lat. Ale klasa średnia w znaczeniu nie szkolna klasa średnia, że nie szkoła średnia, tylko że klasa średnia, no, myślę, zamożnościowo. Że... No tak, no.
Myślę, że... Poszerzenie pola walki. Tak. Wellbeck. Tak. Dobra. Czyli dwa punkciki. Tak. Tak, a ty na drugim zdaniu. To jakoś, bo ja... Nie, ale potem będzie się na ekranie czyli dla widzów. Czyli będzie jakieś 10-0. Dla widzów będzie pokazywane. Dobra. Okej. To może nie być łatwe, ale spróbujmy. Poznał ją na tym samym polu, na którym 26 lat później umarł pod pożartym księżycem. Ja wiem, że to będzie Jakub Małecki, tylko teraz nie wiem, co to będzie. Dygot? Tak, to jest Dygot. Okej. Okay. Widzisz, nie jest fantastyka. Okej. Okay. Ja nie potrafię w fantastykę. Dobra. No. Dobra, ty nie miałeś jeszcze fantastyki. Dobra. Kurczę, to powinno być zdaniem. Dla ciebie łatwe. No. Nie, to jest strasznie łatwe. No to dawaj, no. Też mam prawo do 3 punktów. Stróż prawa do wynajęcia zeskoczył z siodła i odwrócił się w stronę salonu. Czy tam jest... Waxillium na początku? No. To jest stop prawa Sandersona. Nie. Jak to nie? To jest pierwszy tom, tam jest salon. To co? Cienie tożsamości. Tak. To są cienie tożsamości? Od tego się zaczyna? Czyli pewnie jakaś retrospekcja. Tak, bo tam na początku była jakaś retrospekcja. Dobrze. Okay. Teraz ja. Mogę ci... Nie, nie dam ci tytułu rozdziału, ale rozdział ma tytuł, jeśli jesteś zainteresowany. Brzoskwiniowy aksamit wykończony błękitnym haftem. Chcesz mi dobić? Nie wiem. Okej, okay. Kolejne zdanie? No, chyba nie wiem. Dobra. Sędzia, uwielbiał swoją togę. Okej, okay, kosiarze. Nie. Dobra, to Thunderhead. Tak, Thunderhead. Okej. Okay. Okej. Okay. Zastanawiałem się, czy dawać to sędzia, czy po prostu uwielbiał swoją togę. Togę bym zgadła. Okej. Okay. Chciałam ukryć swoje ciało gdzieś, gdzie nikt nie będzie mógł go znaleźć. Okej, okay. Czyli to jest albo dziewczyna, która chce umrzeć, albo taka, która chce się po prostu schować. Nie, ja wiem. Jeśli jutra ma nie być. Dobra, to było proste. Okej. Okay. To teraz ja dla kontry coś trudnego. Uwaga, uwaga, pierwsze zdanie. Rozbierz się. Tutaj myślę, że trzecie zdanie może ci trochę coś podpowiedzieć dopiero, ale... Tak. Fourth wing. Nie. Randomowo. Nie, ale... Iron Flame jeszcze nie czytałam. Co? Iron nie, Flame nie, nie. Jeszcze nie czytałam. Nie, nie, to nie jest nic od Jaros. Nie wiem, dawaj. Co? Aż zamrugała. No ja pierdzielę, no naprawdę. No wiesz już, że to kobieta. Nie wiem. Nie wiesz? No nie wiem, no co ma mi to powiedzieć? To uwaga. Urzędnik zerknął na nią znad swojej książeczki. Zdanie trzecie. Strzelaj jak nie wiesz. No. Mogę ci przeczytać całość. Rozbierz się, co? Aż zamrugała. Urzędnik zerknął na nią znad swojej książeczki. Dobra, ale czy to jest fantastyka? Tak. Wojna Makowa. Tak. No jakbym ci potem powiedział, że co Rin aż zamrugała, to myślę, żebyś się domyśliła. No. Dobra. Teraz sobie muszę coś... Nie jest źle, nie jest tragicznie. Myślałem, ja że też u mnie będzie gorzej, no. Dawaj. Mój Boże! Wykrzyknik. Okej, okay. Czy to jest fantasy, czy to jest... Dopiero po trzecim zdaniu możesz zadawać takie pytania. Okej. Okay. Bo tak to bym wiedział przynajmniej, czy to jest jakieś bóstwo, czy po prostu mój Boże. Ale nie, to mi nic nie daje. Potrzebuję kolejnego zdania. Popełnił samobójstwo, wykrzyknik.
Okej. Nie wiem, czy tę książkę tutaj mamy. Chyba mamy gdzieś. Czy to będzie Teatr Złoczyńców? Nie. I brałam książki tylko. No wiem, że stąd, ale domu. No. Mój Boże, popełnił samobójstwo. Mam nadzieję, że nie zdejmą mi tego filmu przez takie rzeczy. Nie ma za co. Ale. Gdzie ktoś. Bo tak, to może być albo jakaś taka, a właśnie ala sztuka teatralna. Albo to może być tajemna historia. Nie. Donny Tartt. To potrzebuje trzeciego zdania. Zawahał się i bezwładnie opadł na krzesło. Okej. Okay. Czyli to jest początek rozpoczynający się od śmierci. Czyli to może być ewentualnie jakiś Hercules Poirot. Nie. Żaden. To jest trudne. Okej. Okay. Jedna z trudniejszych. To teraz mi powiedz, czy to jest fantastyka, czy nie? Fantastyka. To jest fantastyka? Fantastyka. Utrudniłam ci, co? Trochę tak. Bo jeśli... Podpowiem ci jeszcze. No? Mamy dwa regały w domu. Nie tylko ten to za nami. To będzie na tamtym regale? Mhm. To jest bardzo ułatwienie, ale jak już masz mieć jeden punkt, to... Okej, okay, no to strzelam w Bartona i Swinburna któregoś i strzelam w raczej nie jedynkę, strzelałbym, kurczę, tylko nie pamiętam tytułu drugiej części. W sprawie nakręcanego człowieka? Nie. Ale to będzie Barton i Swinburne? No to w górę, wyprawa w góry księżycowe? Nie. W niezwykłej sprawie skaczącego Jacka? W dziwnej sprawie skaczącego Jacka. Okay. No to już takie naciągane, bo tam jest jedyne, tam są, to jest seria chyba, którą jedyną czytałeś na tamtym regale. Nie, no jeszcze Pullman jest, jeszcze trochę tam Gra o Tron i tak dalej. Dobra, teraz ja. Mhm. Prolog, ale taki dosyć myślę prosty. Okay. Fale tropikalnej ulewy rozbijały się z łoskotem o blaszany dach budynku szpitala. Woda spływała z hukiem metalowymi rynnami i rozbryzgiwała się na ziemi. Park Jurajski. Tak. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy zrobiłem zdjęcie tomu pierwszego czy drugiego, więc nie będę ci tutaj... Drugiego tomu nie przeczytałam teraz, jakoś ostatnio, więc nie powiedziałabym. Okay. Lata temu. No nie wiem. Prolog się nazywa Ukończenie drapieżnika, więc... Ciężko powiedzieć. Chyba jedynka. Dobra. Dobra. Jej, 3 punkciki. No. Dobra. Teraz łatwe czy trudne? No, pozwól mi się odkuć jakoś. Przywalił mi tak, że zgiąłem się w pół i zrobiło mi się ciemno przed oczami. Okej. Okay. To mi coś mówi. Przywalił mi tak, że zrobiło mi się ciemno przed oczami, tak? Zakręciło mi się w głowie? No, że zgiąłem się w pół i zrobiło mi się ciemno przed oczami. Okej. Okay. To brzmi dosyć fantastycznie. Dla mnie. Tak. Tylko co się zaczyna od bójki? Pomyślmy. To musi być coś takiego naładowane akcją. Albo przynajmniej tak... No bo... To nie jest spokojny początek, to jest fajny początek, taki już, że wchodzimy w środek wydarzeń. Ale co to może być? Czy ja to czytałem niedawno? Tak tylko podpytam. Nie mam pojęcia, chyba nie. Okej, okay, to nie, bo myślałem o czarnym języku, ale nie, on się zaczynał inaczej. No to poproszę drugie zdanie. Okej. Okay. Ty gnoju. Usłyszałem jego chrapliwy głos tuż nad uchem, a instynkt ostrzegł mnie, że najgorsze być może dopiero przede mną. Cholera. Mogłem przewidzieć, że to niewiele mi pomoże. Bójka. Co się zaczyna od bójki? Która książka? I to miało być łatwe? Dla mnie? Łatwiejsze? No, jak się dowiesz, co to jest, jak nie zgadniesz, to myślę, że będzie to dla ciebie takie, a, rzeczywiście. Wieża koronna?
Nie. Coś, co się zaczyna od bójki. To się chyba zaczyna inaczej. Jakbym ci powiedziała to pierwsze słowo, to byś się zgadł. Północ, południe? Nie. Wschód, zachód? Nie. Czyli nie opowieści z mekkańskiego pogranicza. Czy tam jest imię? Czy tam jest miejsce? Czy coś... Rasa? A przeczytaj mi je. Krasnolud. W sensie, nie, że miałeś mi odcenzurować, tylko jeszcze raz przeczytać pierwsze zdanie. Sorry. Chciałam, żeby ci było łatwiej. No dobrze. No, no już wiesz, co to. Nie. Ale, nie? No przeczytaj mi jeszcze raz to zdanie, to będę wiedział. Ale nie, bez tego. Jesus. No. Przywalił mi tak, że zgiąłem się w pół i zrobiło mi się ciemno przed oczami. Ty gnoju, usłyszałem jego chrapliwy głos tuż nad uchem, a instynkt ostrzegł mnie, że najgorsze być może dopiero przede mną. Dobra. To powiesz, że jest krasnolud faktycznie dużo tłumaczy. To jest przed wyruszeniem w drogę Marcin Mortka. Tak. Dobra. Ale to jest mój błąd, mój błąd. Okej, okay. To w takim razie... Jestem jeszcze zaspana, nie wiem czy wiecie, ale nagrywamy dopiero po obudzeniu. To w takim razie... Im dłużej wpatrywałem się w tym bardziej byłem przekonany, że jej lokalizację wytyczono po pijanemu. Też będzie pewnie jakiś Marcin Mortka, prawda? On ma tam tytuły? Skrzynia pełna dusz? Nie. Ładna puszcza? Nie. Nie ma tego złego? Tak. Myślałem, że jak dam tak blisko, to może się nie zorientujesz, ale on ma charakterystyczny faktycznie początek. Dobra. Mm. To miał być maj. To miał być maj. Czy to jest tajemna historia? Nie. To miał być maj. Mhm. Raczej nie fantastyka. Raczej literatura piękna. Tak bym strzelał. Strzelałbym w Małeckiego, strzelałbym w Rdze. Nie. Święto Ognia. Nie. Ślady. Nie. Okej. Okay. To nie jest Małecki. To nie jest Małecki w takim razie. Pomyślmy, to miał być maj. Pachniała saska kępa. Małe kobietki. Nie. Dobre żony. Nie. To więcej nie czytałem. To drugie zdanie, poproszę. Miało być zielono, słonecznie, miały kwitnąć bzy i mlecze, a błękitne niebo odbijać się w tafli jeziora. Aha. Dobra, miało być maj, miało być pięknie, miało być słonecznie, miało być jeziorko, czyli albo akcja dzieje się nad jeziorem, albo mieli się wybrać nad jezioro, a się nie wybrali. Czy to będzie jakaś Christie? Nie. Miał być maj. Nie wiem. Dalej? No, dawaj trzecie. Mieli stać na brzegu pod drzewem i przysięgać sobie miłość i wierność na zawsze. Przed światem, urzędnikiem, stanu cywilnego i gronem najbliższych. Czyli książka, która zaczyna się od ślubu albo nieudanego ślubu. Najgorsze jest to, że mi się coś kołaczy w głowie. Mm-hmm. I to jest książka, którą mamy tutaj na półce. Tak. Miał być maj, miał być ślub. Brodka mi się kojarzy, ale to nie będzie Brodka. To jest pierwsze opowiadanie z czterech pór magii. Dokładnie tak. I to, okay. To, które chyba najbardziej ci się podobało. Tak, tak. No. Dobra. Nie, no, jak już wiedziałem, że mówimy o ślubie, to nie było za wiele opcji, nie? Ale... Okej. Okay. Rozumiesz przecież, że trzeba ją zabić. Czy, że ją trzeba zabić, przepraszam. Może to ma znaczenie.
Coś dzwoni, ale nie wiem, w którym kościele. Dawaj dalej. Pytanie, jak gdyby zawisło na chwilę w spokojnym powietrzu nocy, aby dobra, ulecieć wiem, ciemność. Nie musisz mi czytać do końca. To jest Herkules Poirot, randewu ze śmiercią. Tak, a czytałaś niedawno. Tak, tak. No, dobra. Niech będzie. W czerwcu. No, w maju, w czerwcu. Dobrze, co będzie następne? Lipiec, sierpień? 1935 roku. O! Przyjechałem z mojego ranczo w Ameryce Południowej do kraju na pobyt mniej więcej półroczny. To jest dosyć... W sensie to jest bardzo specyficzne. Powinno mnie od razu nakierować. Jeszcze raz. W czerwcu 1935 roku przyjechałem z mojego ranczo w Ameryce Południowej do kraju na pobyt mniej więcej półroczny. Do kraju... Na pobyt mniej więcej półroczny. Ha, ha, ha. Nie ma tego dużo, jeśli to jest ten czas. Kurczę, na początku chciałem powiedzieć Lincoln Highway, ale to chyba nie to. Rancho, bo tam on nigdy nie przyjeżdżał na początku. Ha. No dobra, wiemy, że to jest w takim razie... Cholercia. Nie, muszę sobie przelecieć po prostu tytuły w głowie, żeby w ogóle namierzyć coś takiego, coś tak się może zaczynać. Bo to jest bardzo proste. Przeczytaj mi je, proszę, jeszcze raz to zdanie. W czerwcu 1935 roku. Poczekaj. Czerwiec 35. Dobra, no... Przyjechałem z mojego rancho w Ameryce Południowej do kraju na pobyt mniej więcej półroczny. Okay. Ja mam nadzieję w ogóle, że ty czytałeś tę książkę. Wydaje mi się, że tak. Nie sprawdzałaś? Nie. To może być jakiś reportaż. Kapuściński chyba żył później. Nie żył na twojego Goodreadsa. Nie żył w Stanach. Z tego co pamiętam. No raczej nie. No to jest PRL, to raczej nie. To za... Coś wcześniej, ktoś wcześniej. Sprawdź, czy na pewno to czytałem, bo wydaje mi się to bardzo specyficzne. Ale nie mam pewności, czy to czytałem. Muszę się rozejrzeć, bo... No nie wiem, ten początek jest taki... Do kraju. No, albo mogą mówić o Polsce, że to jest jakiś Polak, który mieszka za granicą. Nie wiem, czy to czytałeś, bo nie widzę, żebyś na Goodreadsie miał zaznaczone, że czytałeś. Czy to będzie jakiś Vonnegut? Nie. Za wcześnie, za późno w sensie Vonnegut tworzył. To co, Gombrowicz? Nie. Zupełnie nie w tę stronę. No to nie wiem, a daj mi drugie zdanie w takim razie, bo nic mi pierwsze nie mówi. Ale może to być moja skucha, że... Okej. Okay. W Ameryce nie tęgło mi się wiodło. Jak wszyscy odczuwałem skutki kryzysu światowego. I trzecie? To było drugie i trzecie, bo to drugie było takie, a ja nie jestem pewna, znaczy, czy to czytałeś. No kojarzy mi się to, ale... Ja to czytałam i może mi się w głowie ubzdurała, że ty też to czytałeś. 27 śmierci Tobiego Obeda? Nie. Do kraju. Ale to jest książka Polaka? Nie. A mówiąc o kraju, mówi o Polsce czy o jakimś innym? Raczej nie, skoro nie jest książka Polaka. Z Anglii jest. Aha, czyli wrócił do kraju. Dobra, no bo to też jest. Wróciłem do kraju. Hmm.
No bo teraz jak mi zasiałaś to ziarno niepewności, że Nie, mogłem nie, tego nie myślę, że czytać. tego nie czytałeś. Okej, Może, że no to dawaj. to jest Agatha Christie ABC. No nie, czytałem. Myślałam, że Nie, czytałeś, tego przepraszam. Konkretnego nie. No. No bo to dobra. zazwyczaj jest tak, że my czytamy Agatha Christie to samo. Mhm. Że któreś mówi, okej, przeczytaj to i czytamy. I... Dobra, to sorki, teraz moje. Sorki. Okej, wracamy po krótkiej przerwie. Możliwe, że kadr jest trochę inaczej, bo skończyła się pamięć w telefonie i musiałem ją na szybko usuwać. Ale wracamy po twoim jakże niesprawiedliwym wyborze lektury. I teraz czas na mnie. Czy ja mogę się jakoś odegrać? Czy ja mam coś trudnego tutaj w ogóle dla ciebie? Dobra, spróbujmy to. Nie wiem w sumie, czy to czytałaś, mam nadzieję, że tak. Los potrzebował 1000 lat, żeby nauczyć się pieśni nici i jeszcze więcej czasu, żeby odkryć, jak je splatać. Foxglove. Mhm. Tak, no dobrze. Następne, dawaj. Proszę bardzo, no. Zabiegałam o stałą załogę dla tej wioski. Tam powinna kwaterować 10 piechoty. Jeszcze raz? Zabiegałem o stałą załogę dla tej wioski. Tam powinna kwaterować 10 piechoty. Okej. Okay. Czyli coś fantazy. Czy to jest jakiś Wegner? Nie. Zabiegałem o to, żeby gdzieś tam wojska były. Mm-hmm. I to czytałem na pewno? Tak. Na 100%. Jesteś pewna? Bo z niczym mi się to nie kojarzy. Poproszę drugie zdanie w takim razie. Ano, stało się. No to jeszcze trzecie. Pewnie spotkasz patrole z... Przeczytać ci, co jest... No. Pewnie spotkasz patrole z Alkawy. Nie mam pojęcia, co to jest. Kres? Północna granica? Tak. No czytałem, ale nie pamiętam, że to się tak zaczyna. Widziałam specjalnie, bo stwierdziłam, że kresa będzie, że pamiętam. No nie, nie. Dobra, to ja... No ja mam proste takie. Okay. Kiedy księżyc wzeszedł w 3. sali północnej, udałem się do 9. westybulu, aby tam być świadkiem połączenia 3 pływów. Dlaczego takie łatwe? Nie wiem czemu, no wybrałem, bo... Piranesi. Myślałem, że zresztą sobie nie poradzisz. Tak. Teraz mi głupio. No, ty masz trudne, no. Nieprawda. Mm. 12 czerwca 1954 roku. Okej. Okay. 12 czerwca 1954 roku. Tak, mówiłeś tę książkę wielokrotnie. Lincoln Highway. Tak. Okej. Okay. No domyśliłem się już. Dobra. Czy to było ostatnie? Czy coś jeszcze masz? Na czym mogę mieć? Ja dobra. Mam dużo. To następne będzie ostatnie. Okej. Okay. Nazywaliśmy go he-he-he, on zaś ochrzcił mojego synka he-he-he. Kojarzę to. Kojarzę, ale to nie jest Bogobójczyni. Prawda? Nie, nie jest. Dobra, daj, ja kojarzę gdzieś to. To z powodu kształtu głowy chłopca. Jej płaski czubek kojarzył się he-he-he z poziomą kreską po prawej stronie tego znaku. Kojarzę to. To nie jest fantastyka, czy jest fantastyka? Nie jest. No właśnie, ale kojarzę to skądś. Ukochane równe mnie profesora? Okej. Okay. Myślę, że to jest łatwe, ale boję się, że nie będziesz wiedział. No. Było to pod koniec... Tak, no. Było to pod koniec... No. Pod koniec kwietnia, tak? Od razu drugie. Kiedy otworzyłem piórnik pomiędzy ołówkami, zauważyłem niewielki, wielokrotnie poskładany kawałek papieru. Heaven. Tak, no myślałam, że to będzie łatwe, tylko nie wiedziałam, że pierwsze zdanie jest takie. Okej. Okay. Okropne. Czy ja coś tu jeszcze mam? To było ostatnie twoje. Czy mam coś, czego ci jeszcze nie dawałem? No mam jedno. Mhm. Orety, mruknął, ha, 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 ocierając pot z czoła.
To doprawdy niezwykłe. Proszę dalej. Wiesz, co to jest. Co za niedopowiedzenie. Przypomniało mi się. Natalia się śmieje, bo dzień wcześniej czytałem jej to samo, żeby sprawdzić, czy w ogóle sobie poradzi w takim challenge'u. Dlaczego nie wziąłeś nic nowego? No bo zostało mi tylko to, nie policzyłem. Masz więcej po prostu wyborów. No. Dom nad Błękitnym Morzem. Tak, to jest Dom nad Błękitnym Morzem. I tym oto sposobem kończymy, jak się okazało, całkiem nierówną walkę pomiędzy nami. Ty prosiłaś, żebym dał ci fory, więc dałem ci fory, ale nie sądziłem, że to będą aż takie fory. Nie wiem, jak wygląda finalna punktacja. Możliwe, że okaże się, że jednak nie przegrałem, aczkolwiek silnie skłaniam się ku temu właśnie. Bardzo dziękujemy Wam za uwagę. Piszcie koniecznie, które pierwsze zdania wydawały Wam się oczywiste i od razu wiedzieliście, jaka to jest książka, a przy których, podobnie jak my, mieliście problem. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za uwagę. Jeśli chcecie więcej filmów z Natalią, to koniecznie dajcie znać w komentarzach. Komentujcie, łapkujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia. Cześć.